Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Graszkowski, a przed wami Tinker Town, gra, w której będziemy dużo zbierać, dużo eksplorować, dużo budować, czyli gdy miał porównać to do innych gier, to troszkę taki The Survivalist, troszkę Forager, troszkę wszystkiego, pikselowa gierka eksploracyjna przede wszystkim, tak? Będziemy dużo łupać, dużo niszczyć, dużo zbierać i sobie tam jeszcze pobudować jakieś bazy, czy pobić się z przeciwnikami, rozwijać się przy okazji w różny sposób i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, gra będzie wychodziła do Early Accessa 3 grudnia. Mam okazję ograć ją troszkę wcześniej, więc wam wcześniej pokażę, ale miejcie na uwadze, że to, co dzisiaj zobaczycie, to jeszcze jest wersja beta. Nawet nie jest jeszcze przystosowana wersja... Inaczej, kiedy wejdzie gra w Early Accessie, to wejdzie pierwszy patch, day one można powiedzieć patch, który od razu jakby też zaktualizuje niektóre błędy, czy poprawki, czy jakieś rzeczy, które wersja beta, którą teraz mam odpaloną, o które elementy będzie po prostu ulepszona. Więc miejcie to na uwadze, że to nie jest takie 100% tego, co będziecie mogli doświadczyć w Early Accessie. Oczywiście już od kolejnego odcinka będę nagrywał na wersji aktualnej, takiej super aktualnej. Teraz przyjrzymy się, o co w ogóle w tej grze chodzi. O, grałem sobie ją w czasie z festiwalu Steamowego ostatniego i myślę, że dla tych, którzy lubią się pobawić trochę, wiecie, w zbieractwo czy eksplorację, nie, czy chociażby do Dismantle można też porównać, bo to ostatnio ogrywaliśmy mocno, to myślę, będzie coś ciekawego dla takich osób, myślę. Możemy wybrać jedynie, przynajmniej na daną chwilę, tylko kolor włosów i kolor skóry, nic więcej. Więc powiedzmy, będziemy taki, o tutaj zrobimy sobie takiego Staszka niebieskiego, a jeszcze jego włosy nie wyrosły, jeszcze mu się afro nie zrobiło, wybieramy postać i teraz tworzymy świat. W sumie trochę jak w Terrarii, nie? Bardzo podobnie. Nazwiemy sobie jakoś ten nasz świat, na przykład, nie wiem, Sucharowice, powiedzmy, seed możemy sobie ułożyć, nie wiem, czy to jakoś 4-4 zawsze, tak? No to może być, nie wiem, 13-13 albo 13-69 będzie najlepiej. Create, Sucharowice i zobaczymy, jak ten świat będzie wyglądał. I oto jesteśmy, proszę bardzo. Polecam grać na klawiaturze i myszce na razie, chociaż na padzie też można, tylko że tutaj jakby o wiele łatwiej moim zdaniem gra się na klawiaturze i myszce. Oto jest nasza postać, która nie posiada nic. Więc zaczynamy od łupania, tak? Mamy swoją mapkę, zdobywamy nowe receptury, jak widzicie, z każdym przedmiotem nowym będą pojawiać się nowe receptury i rzeczy, które możemy robić. Wiadomo, że podstawowymi takimi surowcami jest drewno, jest kamień, więc od tego zaczynam, żeby trochę tego pozbierać, bo to pozwoli nam zrobić sobie chociażby pierwsze, lepsze narzędzia. Tak, mamy equipment podzielone na 5 różnych gatunków, mamy tutaj crafting, show all możemy sobie zaznaczyć. Jakieś dzikie rzeczy tu się dzieją, o proszę bardzo, o rainbow, o, widzę, że coś tam się ładnie wczytuje. Więc wszystko, co tutaj mamy do stworzenia, to będziemy mieli pod tabulatorem, od razu mówię, tak? Mamy stone pickaxe, stone axe, workbench, furnace, wooden plank i torch. Więc workbench będziemy chcieli zrobić, 10 woodu jest potrzebne nam, furnace, stone i wood jest nam potrzebny, stone axe po 3 wooda i po 3 stone, czyli kamienia i... Kamienia i czego? I drewna, tak? Stone, kamienia, drewna, wooda, tak jest właśnie. Po polsku, po angielsku, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Udało nam się tutaj jeszcze zdobyć string, tak, czyli mamy kawałek jakiegoś materiału. A raczej może nie materiału, tylko jakiegoś takiego pseudo drutu, tam gobliny sobie chodzą, ale raczej nie będę chyba chciał na goblinę się na razie rzucać. Będziemy mogli liny prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, robić z tych wszystkich stringów tak zwanych. O, skull helmet możemy za teraz zrobić. I skeleton chestplate, bo zebraliśmy kość. I skeleton gloves, czyli pewnie jakieś takie bardziej zaawansowane, czy mniej czy bardziej zaawansowane rzeczy do tworzenia jakiejś zbroi podstawowej może, nie wiem. Tabulator oczywiście włącza i wyłącza, szkoda, że pod escape'em nie wyłącza, tylko włącza nam tutaj menu, ale to trzeba się przyzwyczaić, bo drugi raz menu jak wciśniemy, sami widzicie, że od razu nas wyrzuca nas ze wszystkich okienek, więc no taka łupanka można powiedzieć, tak? Zbieramy, craftujemy, eksplorujemy bardziej. Widzicie na minimapce, jak ten świat wygląda mniej więcej. Oczywiście myszka jest pod spodem, nie zobaczycie jak dokładnie. Ciekawe brzmi, czy można zebrać na przykład to. Można zebrać. No to jest jakaś trzcina. Ło! Aha, do wody wpadłem, dostałem obrażenia. No widzicie, mam 10 many i 100 punktów życia. Chwilowo. O, i wszystko wpadło do wody, więc zbieranie tego nie jest łatwe. Stamtąd przynajmniej. No dobrze, to co? Możemy zacząć robić sobie na przykład stone axe. Zrobimy sobie cyk. Jest. I możemy oczywiście układać.
Pierwsze 8 tutaj, pierwsze 10 pól, no to oczywiście jak dobrze pewnie kojarzycie i będziecie pewnie doskonale o tym wiedzieć, no to są pola tutaj do hotkeys tutaj, tak, na górze. Tak zwane. To są jakieś ruiny ogólnie, więc staram się tutaj jakoś tak wokół nich chodzić, żeby móc w przyszłości... O, już większe obrażenia też zadajemy oczywiście wszystkim elementom otoczenia, możemy dościnać drzewa. Staram się omijać na razie te murki, bo może wokół tych murków będziemy swoją jakąś mikro pierwszą bazę budować, bo tu oczywiście jest budowanie baz i takich innych podobnych rzeczy. Także będziemy chcieli zbudować na pewno workbench, to wszystko co jest dostępne jest, widzicie, na biało napisane, nie na szaro. Kraftujemy i wszystko co kraftujemy to oczywiście leci nam do ekwipunku. Możemy sobie tutaj postawić, proszę bardzo, workbench, bardzo ładnie. Jedyneczka, czyli można sobie skrótami szybko zmieniać przedmioty. Oczywiście scroll myszki również działa, o. Widzicie, scroll myszki działa. Teraz będzie tutaj mnóstwo rzeczy pokazanych, no bo odkryliśmy workbench, nie? Jak odpalić workbench? Prawy przycisk myszy. I możemy zobaczyć, jak wygląda wszystko tutaj, co możemy zrobić z drewna. I co ciekawe, od razu na początek jest tego mega dużo. Co jest dziwne, znaczy nie ma tu żadnego jakiegoś drzewka odblokowania, z tego co widzę. Nie ma tutaj techniki na razie, czy jakieś, znaczy może w przyszłości będą jakieś rzeczy, ale wydaje mi się, że wszystko polega tu bardziej na crafcie, jak w foragerze właśnie. Czyli musimy, widzieć, możemy wood wall chcemy zrobić, no to możemy zrobić, ale potrzebujemy drewna, tak? Będziemy się jakiś stoliczek sobie zrobić, jakieś krzesełko, czy łóżko, no potrzebujemy cloth. Jeszcze nie wiem, jak cloth robić, więc to na przyszłość. Możemy zrobić sobie łuk, ale potrzebujemy trzech stringów. Bo mam na razie jedynie plant fiber, który można zamienić na string. Oczywiście, w którymś tam momencie. Skeleton shield, widzicie, to potrzebujemy jeszcze leather, które też nie wiemy jak zdobyć, więc no chwilowo mamy też drzwi. O, no to jedyne co możemy faktycznie zrobić to jakieś takie pierdółki. Możemy wooden crate zrobić. O, będziemy mogli wtedy mieć... No właśnie. Będziemy mogli mieć możliwość... chowania sobie tych naszych rzeczy. Tak jak widzicie, nie mogę niszczyć kamienia siekierą, ponieważ siekiera zadaje obrażenia prawdopodobnie cięte, a nie obuchowe. Także dlatego pewnie się nie da, więc tu będzie trochę trzeba pozbierać tych rzeczy. Widzę, o, jakiś yellow slime tam łazi. A tu mamy chyba pierwszą miedź, tak mi się wydaje, a miedzi już nie mogę stąd... Dobra, tym miedzi już nie mogę wydobyć. Potrzebuję pickaxe, tak? Ale do tego oczywiście potrzebuję zebrać surowce, żeby móc odblokować. Tam cały czas wymieniają się rzeczy. A dobra, pozbieramy też różne z krzaków rzeczy. Plant fiber, żeby potem mieć te stringi tak zwane, nie? Co tu mamy jeszcze? Red berries. No to mamy jakieś jedzenie. Nie wiem, jakim cudem mi się zregenerowało zdrowie, ale być może pasywnie też się regeneruje. Wydaje mi się, że tak. Nie zwróciłem na to uwagi za bardzo. Oczywiście można, jak im dalej będziemy szli, to prawdopodobnie będą coraz bardziej unikalne czy rzadkie surowce od miejsca, które jest oznaczone takim domkiem, tak? No i z tego co wiedziałem, no to pojawiło się... Jesteś wokół jakichś dziwnych ruin, więc nie wiem jak się pojawiliśmy w tym świecie. Tu fabuły chwilowo nie uświadczyłem. Jak widzicie, przynajmniej w tej wersji nie ma żadnych elementów fabularnych. Są gobliny, myślę, że nie jesteśmy gotowi na to, żeby walczyć z goblinami. Tutaj zbieramy sobie co? Węgiel. No właśnie, węgiel przyda nam się do pieca na pewno. Dobra, trochę to poniszczyłem. Wezmę jeszcze siekierę. I może jeszcze kilka drzewek zetniemy, żeby było więcej drewna. No właśnie, poczyścimy tutaj co się da. Postaramy się oczyścić w ogóle cały ten teren, który jest naszym dom, który jest tutaj pod naszym domem. No bo to jakieś tam można mikrobazy robić, tak? Czy tu są rajdy? Tu nie pamiętam, czy to są rajdy. Wiecie, grałem w demko 2 miesiące temu, 3 miesiące temu, nie pamiętam, kiedy to było. Dlatego nie można, na razie nie można zniszczyć, ale coś czuję, że w przyszłości jak najbardziej będzie taka opcja. Dobra, co możemy wybudować? Możemy zrobić sobie furnace, proszę bardzo. Stone i wood, możemy postawić furnace. Jest. Możemy zrobić co? Stone pickaxe, ale potrzebujesz trochę kamienia, no właśnie. Z czym się myli, bo escape'em cały czas próbuję robić. Postawmy sobie piec tutaj obok, powiedzmy, zobaczmy, co możemy zrobić w tym piecu. No możemy oczywiście sztabki, możemy robić z kamienne ściany i różne inne takie rzeczy. Mamy copper, iron, silver i gold. Wiadomo, jak to w takich grach bywa, w Terrarii, Minecrafcie czy innych podobnych looterach, czy crafterach, czy innych grach przygodowych z craftingiem przede wszystkim. Wiadomo, że im bardziej unikalny kruszec, to tym im wyższy jakościowo kruszec, tym pewnie lepsza broń i tak dalej. Więc jak znam się, to też jest kowadło, czy nie ma tutaj kowadła, jest tylko torch, jest string. Możemy string zrobić z fibers, świetnie. Zrobimy od razu 3. Jakiś outfitter mi się tu odblokował jeszcze.
Design New Fashion Trends. Być może to jest taka kukła, na którą będzie można wrzucać ciuchy. W każdym razie, skoro mamy takie trzy rzeczy, no to pamiętam, że bardzo ważnym i moim zdaniem dość OP, pamiętam z czasów Early Access, z czasów demka, dość takim OP taką rzeczą był łuk, który, no właśnie, 10 wood i 3 string, proszę bardzo, i mamy możliwość teraz strzelania, no tak, i możliwość strzelania teraz, więc ten łuk leci daleko i myślę, że to jest taka najlepsza rzecz do ładowania w przeciwników. Taki goblinek to powinien paść mega szybko. Widzicie, też 6 obrażeń się zadaje, wystarczy uciekać i ich tutaj proszę bardzo nawalać. I co ciekawe, nic nie wypadło z niego. Możemy też, jak widzicie, niszczyć krzaczki. I też zadajemy więcej obrażeń niż takim na przykład, nie wiem, mieczem powiedzmy. Tak, na razie można tutaj coś pozbierać. Czy kwiatki można? Kwiatków się nie da. A ja potrzebuję ogólnie trochę kamienia jeszcze, żeby zrobić sobie kolejne bardzo podstawowe narzędzie, czyli w tym przypadku pickaxe, czyli kilof. Kilof bardzo przydatny jest. Dobra, czy możemy już go zrobić? Stone pickaxe. Cyk. Jest, świetnie. No to będzie teraz, powiedzmy tak, tabulator. Dwójeczka. Cyk. I jedziemy. No i zobaczcie, no o wiele szybciej, tak? O wiele sprawniej. Przyspieszamy z naszym wydobyciem, proszę bardzo, jak to teraz szybko, szybko idzie, nie? Także taka podstawa. Wydaje mi się, że bardzo dużo lecieć będzie tych wszystkich plant fiberów, czy ogólnie rzeczy związanych z tworzeniem nici, bo chyba tego słowa mi wcześniej zabrakło. Jak zdobędziemy jakąś broń, która potrafi zadawać obrażenia takie, wiecie, slashing damage. Dobra, ja to wszystko przeklikam, żebym wiedział, że to odblokowałem, bo to tak widzę, że tutaj sobie miga. Dobra, a co tutaj? Czy możemy sobie, zobaczmy, jakieś takie podstawowe narzędzie? Mamy wooden sword na przykład, możemy zrobić jeszcze. Wooden sword, możemy zrobić jakieś... No właśnie, a tutaj mamy wooden helmet, to i tak wymaga skór. Pytanie, skąd zrobić skóry, skąd wziąć skóry, nie mam pojęcia, nie pamiętam aż tak dobrze. Wooden sword sobie zrobimy, żeby mieć też... No właśnie, widzicie, no escape dla mnie to jest wyłącz craft, więc to jest tak bardzo intuicyjne dla mnie escape, naciskanie, że... No, że sami widzicie, że non-stop go klikam. Oj, proszę bardzo, wyleciało z tego trochę kamienia. A mogę zniszczyć taką beczkę? Z tego co będą to beczka w ogóle... A, beczka zostaje wzięta do ekwipunku, żebyśmy mogli ją sobie przestawić gdzie indziej. Na razie nie mam zastosowania tej beczki za bardzo. Ale wydaje mi się, że można było... O właśnie, tak jest. O, proszę bardzo, dobrze pamiętałem. Czyli można mieczykiem ścinać trawę, ale nie wiem, czy ta trawa nie będzie odrastać po czasie. To jest świetny sposób na to, żeby zbierać sobie właśnie surowce, żeby tworzyć nici, tak? Więc to jest jakiś sposób. Dobra, no to przejdźmy się gdzieś dalej, powiedzmy nawet. Tak? A skrzynkę mieliśmy zrobić, tak? Ale no to spoko. O, widzę, że goblin się znowu zrespił. Wiemy, jaka jest częstotliwość respienia się tych wszystkich przeciwników. Masz, panie goblin. Dobranoc. Oj, z goblina coś wyleciało. O, green jelly. Alchemy table. Uuu, alchemia. Dobra, odblokowaliśmy jakiś początek alchemii. No dobrze, więc jak widzicie, gra jest mega, mega spokojna, tak? No to raczej nie spodziewam się po niej, żeby była jakaś mocno eksploatująca człowieka. Nie mam pojęcia, co się dzieje, jak zginiemy. Chyba nie dokonałem takiej lamy jeszcze, żeby zginąć. Zacznę, czy mogę ścinać kwiatki? Kwiatki są nieścinalne z tego, co tu widzę. Ale zobaczcie, no każdy inny przedmiot, drzewka, kamyczki, pniaczki, dużo różnych gatunków skał, wszystko jest oczywiście do ścięcia i do zniszczenia. Myślę, że pozbieramy też trochę węgla, bo jak będziemy chcieli w tym piecu zacząć jakieś w końcu, nie wiem, jakieś żelazo przetapiać, czy cokolwiek innego, no to... Czy dobrze, wydaje mi się, że żelazo jest niebieskie, zupełnie jak w Foragerze. Forager też miał to, te żelazne elementy właśnie takie mocno niebieskie, a nie jakieś, wiecie, szare czy ciemno-szare. O, jest chyba goblin, który... Goblin, który tam chyba szykuje się na nas z łukiem. Tak mi się wydaje, że tak widziałem. Ale tu próbuję dobić się do tego, o, surowca tutaj. Copper ore, no właśnie, zobaczymy, jak będzie wymagać od nas i ile zabawy, żeby ten copper ore zrobić. Dobra, jest goblin. Jeszcze sobie zrobię przejście i zobaczymy, czy tego goblina uciupamy. Myślę, że zaczniemy od tego goblina. Chociaż one tutaj jest ich trzech łącznie. Dobra. Jednak od tego. Wydaje mi się też, że jak grałem w demko, to strzelanie z łuku powodowało, że ścinała się trawa. Więc my się to też zmienili, bo to było dość frustrujące, że strzelam. I nic innego nie było potrzebne, wystarczyło po prostu, wiecie, strzelać z łuku i trawa sama schodziła. Gościu!
Dobra, ten goblin nie jest taki przyjemny, ja od niego sobie uciekam. O ile zostawi mnie w spokoju w ogóle, bo to też jest pytanie. Czy potrafi mnie zostawić w spokoju? Miejmy nadzieję. Nie wiem jak z ich wyszukiwaniem drogi, czy one potrafią się, widzicie? No, ta skałka, myślałem, że ta skałka wymaga więcej nawalania, ale wydaje mi się, że ona się nie sumuje, bo byłem za daleko. Nie sumowały się moje uderzenia. Będzie można oczywiście przechodzić przez takie rzeczki, budując mostki. Gdzieś w ogóle ten mostek jest do zbudowania, z tego co pamiętam. No szkoda, że to wpada do wody, no ale taki mamy klimat tutaj. Czekajcie, no zobaczmy. Ja w ogóle mogę zbudować coś takiego, mam alchemy table, wymaga to green jelly, yellow jelly, red jelly. No to jeszcze na pewno nie. String, torch, furnace, workbench. No na razie widzicie, wooden plank. Nie wiem czy to, bo to nie jest takie oczywiste, ale wydaje mi się, że wooden plank to jest ta rzecz, dzięki której możemy budować mosty. Zaraz zobaczymy. Standardowo. Chyba tak. E to jest obrót. Tak. Dobrze pamiętałem. To nie jest takie super oczywiste, może na początku, a bo dla mnie też nie było. Ale jak sobie widzicie, mamy tu do czynienia z taką właśnie mechaniką, ażeby budować mosty. Także tu jest kolejny goblin. Zaraz, myślę, że będziemy wracać i będziemy zobaczyć, czy tam dalej możemy coś odkryć, bo na razie jesteśmy bardzo słabi. O! No właśnie. Odejdź. Odejdź, goblin. Very good. Dobra, po krzyku. Pozamiatane. Właśnie, gdzie gobliny nie trzymają jakieś, czy one jakieś skarby to mają, czy niekoniecznie? Czekajcie, bo jeszcze tutaj myślę, że znam się trochę węgla. Ale myślę, że jeśli pamiętam, to węgiel można to rzeczywiście robić jako węgiel drzewny i będzie można po prostu ścinać. Co my tu mamy? A zobaczymy, co z tego wyleci, z tej wielkiej głowy. Że będzie można po prostu z drzewa przerabiać na węgiel drzewny, tak? Zobaczymy, ile uderzeń musi ta głowa dostać. Ło, wyleciało coś. Iron ore i stone. Okej, nie wiem, czy niszczenie tego ma jakikolwiek sens. Czy niezbyt? O, patrzcie, tu możemy poniszczyć też obozy. Pytanie brzmi, co tu wyleciało? O, batwing, string, batwing. O, proszę bardzo. Tym czy tym? Tym lepiej, okej, czyli niszczenie budynków lepiej tym. Tu widzę jakąś strzelnicę? O, fajne rzeczy wylatują z tego. Bone, string, dobra. Czyli podoba mi się na razie rozwalanie. Wow, totem pole, aha. Czyli totem pole jest akurat rzeczą, którą po prostu można sobie postawić. A tutaj mamy roasted meat in bonfire. O, proszę bardzo. Takie jeszcze rzeczy. Tam goblin sobie czeka. Ale na razie porozwala. Czy totemów na razie nie potrzebujemy? Nie, totemów nie musimy rozwalać. Przede wszystkim namioty. Jest tryb dnia i nocy, który tak delikatnie jest zaznaczony, widzicie? Ledwo można zobaczyć po świat, ale bardzo dobrze, bo często właśnie w grach tego typu, jak przychodzi noc, to kompletnie nic nie widać i trzeba sobie rozświetlać. O, patrzcie, ile tu jest żelaza. No to trzeba się tam dostać po to żelazo w takim wypadku. Bardzo, myślę, że taka bardziej relaksacyjna. Tinkertown rzeczywiście jest relaksacyjny. No, no jest jakby symulatorem trzymania, prawda, urządzenia. Ło! A zobaczcie, jakbyśmy chcieli... No... Czyli to jest za słabe prawdopodobnie. Zakładam, że mamy za słabe narzędzie. Czyli musimy na początku... No to ma sens. Muszę na początku zrobić copper ore, znaczy zebrać copper ore, żeby zacząć zbierać miedź, tak? Bo to po polsku miedź oczywiście. Warto mieć miedź. O, bo mogę jak najbardziej skałki z miedzią mogę wydobywać, ale jednego muszę prawdopodobnie zrobić sobie miedziany siekierkę, czy miedziany kilof, możemy bardziej. Dzięki temu będę mógł... A ty slajmie, ty. Oczywiście zobaczcie też, że co jest ciekawe i moim zdaniem powinno być zmienione. Candles, okej. Według mnie powinno być zmienione, żeby łuk nie był taki OP. Nie ma limitu na strzały, zobaczcie. Nie ma czegoś takiego jak strzały tu. Budujemy miecz. Oj. Budujemy miecz. Tworzymy łuk. I teoretycznie możemy strzelać w nieskończoność. It's by design, tak? No więc nie wiem, czy to jest właściwy kierunek dla tego narzędzia. Wydaje się przez to naprawdę troszkę OP, no ale co poradzić. Dobra, to co, nie będziemy się nad tym rozwodzić. A tu jest bardzo ładna, duża skała. Przed tej skały będę chciał się dostać, żeby mnie goblin nie zobaczył na razie. Może coś z kości, jakbyśmy pozbierali kości, to może byśmy jakieś z kości rzeczy zrobili, ale potrzebuję skóry. A jak widzicie, no na razie jeszcze nie wiem, jak skóry wydobywać, nie pamiętam z demka, więc będę musiał to po prostu sobie z wami tutaj odkryć. Więc wracam na razie do miejsca, które uznaję za dom. Bardzo szkoda, że na minimapie nie zaznacza się to, że zbudowaliśmy tam
ten, no, mostek, tak? Ale no to wiadomo, że to jeszcze może się zmienić. Ło! Slimik mnie tu próbuje atakować, ale dobrze, bo to zaraz będziemy mieli alchemy table. Widzę, że respią się. Nie wiem, czy codziennie się nie respią po prostu przeciwnicy. Jak tu jest miejsce respu tego goblina, to widzę, że będzie nam się tutaj pojawił chyba non-stop. Także ubijanie goblinów nie jest rzeczą, która powoduje, że już więcej goblinów w tym miejscu nie zobaczymy. Fajnie byłoby na przykład w tej grze zobaczyć coś w stylu... No dobra, może rzeczywiście trzeba te gobliny cały czas udupiać i cały czas nawalać za każdym razem od nowa, ale... Na przykład jak są jakieś obozy, to może właśnie jakieś resp pointy może by się dały niszczyć, żeby one się tu nie pojawiały, nie? Z drugiej strony myślę, że jak będziemy potężniejsi w przyszłości, to takie gobliny będą mogły nam naskoczyć, ani nie zadadzą nam obrażeń, ani nie będą większym problemem i najlepiej budować bazy czy jakieś takie miejsca z daleka od respu przeciwników, tak? Żeby było bezpieczniej. Dobra, bo nazbieraliśmy tego całe mnóstwo. Szkoda też, że to paruje zawsze, bo wygląda jakby coś tu się robiło w środku, a się nie robi. Trochę nazbieraliśmy tego. Roasted meat. Co to w ogóle robi? Nie mogę w żaden sposób podejrzeć, co to robi, bo widzę tylko roasted meat. Nie widzę, jakie są dane tego przedmiotu. Także nie wiem, jak to poznać. Bonfire. No dobra, a bonfire byśmy chcieli sobie postawić na przykład. O, i będzie jasno. Na środeczku. Proszę bardzo. I będzie jasno. To jest nasza... To jest nasza pseudo domek nasz, powiedzmy. Co możemy zrobić? Możemy zrobić copper bary. A możemy też zrobić... Iron bary, proszę bardzo. Cyk. Zrobiliśmy. Pierwsza rzecz. Mamy też... Zobacz, widzicie, dlatego to jest węgiel. To jest jeden do jednego. To klikamy i od razu jest zrobione, tak? Więc to nie jest... New recipes. To nie jest tak, że wymaga to czasu, tak? W Foragerze na przykład musieliśmy sobie zapodać trochę czasu. No tak, czyli bardziej w Terrarii to. Tak jak w Terrarii, tak? Bo w Terrarii musieliśmy... mogliśmy od razu stworzyć przedmiot tak jak tutaj, nie trzeba było czekać. Anvil, tak jak myślałem, jest Copper Bar 5, bardzo dobrze. Mamy Anvil, zaraz zaczniemy też skrzynkę, musimy zbudować koniecznie. No nie odzwyczaję się od tamtego, mamy, dobra, to postawimy, niech będzie tutaj. No i zobaczmy, i możemy teraz robić, o tak, właśnie tak, Iron Chestplate, Copper Circlet jest jeszcze tu do zrobienia, co to w ogóle robi? Nie mam pojęcia, bo nie ma, no właśnie, nie ma tutaj, zobaczcie, żadnych wskaźników. Nie wiem, ile co daje. To mnie trochę drażni. Remove floor and manipulate the ground with this trusty shovel. Milusio. Copper axe. O, ale może też copper pickaxe mi się wydaje, że jest bardziej potrzebny. Też copper axe wymaga mniej miedzi. Dobra, czyli jeszcze 4 jednostki musimy zrobić, żeby móc sobie zrobić copper pickaxe. Okej. Nie ma statystyk napisanych na przedmiotach. Tak samo tutaj. No nie wiem, do czego to służy. Chciałbym móc zobaczyć, do czego to jest. Jakiś opis przedmiotu poznać. Prawie przycisk myszy, to widzę, że jeden surowiec bierzemy. Także są też takie rzeczy, które może pojawią się w czasie trwania Early Accessa, może już przy pierwszym dniu, kiedy się tylko pojawi gra na rynku. 3 grudnia, przypominam. Dobra, co myśmy mieli zrobić? Koper mi się zrobił, a skrzynka mi była potrzebna, tak? To, gdzie się robiło skrzynkę? Czy tu się robiło skrzynkę? Chyba tutaj. W końcu drewniane rzeczy tu się robi, nie? Wooden crate. Proszę bardzo, jest. Wooden crate stack, o proszę bardzo. Dwie wooden crate'y i mamy wooden crate stack. Zobaczmy co to. Craft, okor, o i od razu lecimy już na szafeczki. I postawimy sobie jedną gdzieś tu blisko, żeby mieć, powiedzmy, no i storage. No dobra, i co tam, mamy bone. Mamy green jelly. Jedzenie sobie, plant fiber będziemy przerabiać. Z tego często będziemy korzystać. Sapling, żeby drzewa zasadzić, proszę bardzo. Mamy też trochę drewna. Mamy iron bars. Yellow jelly, red jelly, stone się przyda. W sumie stone i wood dobrze mieć zawsze jakiś stack, myślę. Totem pole to sobie zaraz postawimy. Roasted meat, nie wiem co robi. Może to trzeba jakoś zjeść. Copper bary też na pewno się przydadzą, będą cały czas potrzebne. Tutaj iron bary też. Strings możemy zostawić. Batwing nie będzie potrzebny na pewno. No, czyli jakieś takie porządki pierwsze może zacząć robić. Dobra, idziemy szukać więcej miedzi. Zróbmy sobie tędy przejście i zobaczmy, czy na północy będą jakieś miejscówki z miedzią. Zastanawiam się właśnie, czy tutaj na minimapie idę cały czas w tę stronę, bo tu widzę, że jest dużo tak brązowo. Nie wiem, czy to brązowo oznacza, to są jakieś góry? A nie, to jest wioska goblinów. Znowu. Wioska goblinów na razie mnie nie interere, ale tutaj znowu skałka. I tu znowu można by zabrać trochę tego kopru tak zwanego, nie? Czyli miedzi. Także myślę, że ten w ogóle wszystko co tu jest miedziane, to przydaje się tylko na chwilę, tak?
tylko na moment, w którym... Tego miedzi jest mało, bo to głównie będziemy chcieli na pewno na żelazo, tak? Myślę, że z żelaza będzie dużo różnych rzeczy do zdobycia. Nasza postać bardzo wolno chodzi. Mam nadzieję, że w przyszłości będą jakieś usprawnienia prędkości i łażenia tej naszej postaci, bo powiem szczerze, ja szybciej się cofam, niż ona idzie do przodu. Rozumiecie to porównanie, nie? No, więc chyba mam. Z tego, co pamiętam, tutaj mamy 5. No właśnie, chyba tyle potrzeba, żebyśmy mogli zacząć zbierać żelazo, bo tego żelaza jest tu naprawdę mega dużo. Też staram się też zbierać te szlamy niszczyć rzeczywiście. No nie ma takich gier bez slajmów, slajmy muszą być. Jest też kolega goblin strzelający z łuku i znowu jest slime. No i zobaczmy. Zróbmy sobie tych copper barów. Ile potrzebowaliśmy? 3, tak? Żeby oszczędzić węgla, bo mam go mało w sumie. Zobaczymy, a może zrobić. Widzicie, węgiel mogę robić. Proszę bardzo, mogę robić 2 sztuki drewna na 1 sztukę węgla. Mamy tego sporo, więc możemy przerobić, a węgiel się przyda, tak czy siak. I co? Ciekawe, w ogóle jestem ciekawy też, czy na przykład jak schowam tutaj, to czy będę mógł z tego korzystać? To byłoby na pewno bardzo duży plus dla tej gry. I co? No i nie ma. Czyli wszystko, co mam w naszych szafkach, jest niebrane pod uwagę, co jest smutne. No właśnie, powinno to być. Lubię jak w grach można brać kontenery zbudowane w danej strefie czy w bazie, które są brane pod uwagę podczas craftu. No, tutaj jak widzicie, nie jest to wzięte pod uwagę. Wydaje mi się, że w ogóle to powinno stać tu na środku, żeby było blisko do wszystkich elementów. Jakoś staram się to tak mniej więcej ogarnąć, prawda? To jest show all, a tutaj nie jest show all, więc w sumie zastanawiam się, o co chodzi. To powinno być... przed chwilą wydaje mi się, że jak nie miałem węgla, to zaczęło działać. Bo mogłem zobaczyć... Znaczy, nie powinienem tego widzieć, jeżeli nie mam show all, tak? A jednak widzę, więc nie wiem, na czym polega ten show all. Może będzie to zmienione w przyszłości. Dobra, silver ore mnie nie interesuje, mnie bardziej iron ore interesuje, tylko że już przerobiłem wszystko, co miałem przerobić, to jakoś zniknie po czasie? Zniknie, o proszę bardzo, inteligentnie, dobrze. Alchemy table wymaga 2 red jelly, nie mamy chyba jeszcze red jelly razy 2. Czy ja sobie zrobiłem w końcu ten lepszy... Czekajcie, to tutaj się robiło, nie? Copper pickaxe. I tak muszę pójść tutaj, żeby wziąć to. Zaraz. 9 copper barów? Co jest? Dobrze, miałem 10. No dobra. Cyk. To mam teraz 10, nie? Jest 10, bardzo dobrze. No i 10 mi jest potrzebne, żeby zrobić sobie... copper pickaxe. Cyk. Świetnie. I to nie jest nam już potrzebne, już jakoś można spalić, zniszczyć. No na razie wrzucę tutaj, ale mam teraz już lepszą wydobywaczkę. I pamiętacie na pewno, że gdzieś tutaj jak szliśmy, na południe, gdzieś tam było tak dużo tego żelaza, że można by sobie tam pójść i zebrać to żelazo, tylko chyba nie tędy. Oczywiście to też widzicie większe obrażenia i więcej, i szybciej też oczywiście zbieramy rzeczy, więc tutaj naprawdę będzie można zacząć, no zobacz jak mega. I już jest całkiem szybko się to wszystko zbiera, nie? Więc zróbmy sobie podwójne nawet przejście. Tak sobie wykombinowałem, że zrobimy mostek dwustronny. W sensie, na dwie na szerokości. Zbieram też oczywiście jagódki, bo to jest taki chyba najbardziej podstawowy surowiec. Wydaje mi się, jeśli chodzi o... jedzenie. Oczywiście węgiel, póki jest dziko rosnący, że tak powiem, to super. O! A teraz to się, kurczę, walcie. Tyle, zobaczcie, tu kopru było. Miedzi. Tak, chodzi mi oczywiście o miedzi. O, i pięknie. Jesteśmy już obok tego miejsca. Jest chyba nawet oznaczony na minimapie taką niebieskimi kropkami. Jest tak. Niewyraźnie, ale jest. Trzeba przyznać. Wow! O, się rzucił. Oj. Nie podchodź za blisko. Z czego mogę mieczykiem działać? Czekajcie, zobaczmy mieczykiem, jak działa to. Tylko 4 mieczykiem, nie? Więc to nie jest tak jakoś potężnie. Ale mieczykiem można ścinać sobie trawę na przykład. Więc to jest zawsze jakiś plus. Dobra, czekajcie, bo udało nam się... I tutaj teraz mamy dużo zabawy. O, w końcu! A, czyli to tak działa, widzicie. Tu jest teraz dużo żelastwa do zebrania, więc czas to poczyścić. Podoba mi się też fakt, że jak schowamy się za drzewo, to faktycznie widzimy dalej swoją postać, tak? Nie wszystkie gry uwzględniają taki ważny feature, żeby było też w miarę w sposób logiczny i w sposób taki widoczny też, że była szansa na to, żeby można widzieć, co się dzieje, tak? Tutaj. Za takimi przeszkodami drzewami. Na pewno mi się udało znaleźć całkiem ładne źródło żelaza.
Tu też całkiem dużo żelaza. Nawet goblin się nie za bardzo przejmuje, że tutaj wydobywam to żelazo w jego okolicy. Bardzo dobrze, że się nie przejmuje chłopak. Co się będzie stresował moją obecnością? Ja się pytam, gdzie są czerwone slimy, bo ja jedynie tego szlamu czerwonego nie mam jeszcze z nich. Żeby można było zacząć jakąś pierwszą alchemię, a zakładam, że alchemia, no to jakieś są potki. A jak potki, to może jakieś mikstury leczenia, lepsze niż jedzenie, prawda, jagódek. Bo na razie nic nie stało się takiego niebezpiecznego, że musiał te jagody wpierdzielać, na szczęście. Dobra, czyli co, znowu kilka tych trzeba zrobić. Tym razem weźmiemy 3. No, także widzicie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, i jest. Dobra, i tu przechodzimy chyba już do tych naszych ruin. Myślę, że to będzie szybciej. Jesteśmy już w domu! O! W ogóle przy samym domu było żelazo, by the way. Więc szybko można go wydobyć. Może pójdziemy tam na wschód, bo tam nie wiem, co się dzieje. Jaki tu jest slime? Ej, szlamy, jaki masz kolor? Yellow. Dobra, to cię olewam jednak. Ja się zaraz tam rozejrzymy po okolicy. Dobra, kolejny etap, no to robimy... Wszystkie musimy zrobić dużo iron bar. O, mamy tego, zobaczcie, jak tego dużo mamy. Na szczęście tak fajnie można... Ale wiecie co, ja może jednak... Na razie 20 sztuk. Bo nie wiem, czy nie będę chciał zachować trochę tego węgla na coś, w przyszłości. Więc, no co, możemy zrobić od razu już iron pickaxe. Tak jest, 15 jest potrzebne, 15, dobra, no to cyk. No i mamy, i znowu lepsze narzędzie. I tego już nie potrzebujemy. I co? Tu mamy sapling, tu mamy jelly. To jest co? Red jelly, tylko jeden się udało zebrać niestety. No właśnie, trochę smutne. To tylko jeden. Drewno, green jelly. Dobra. Drewna mamy mega dużo, to możemy zacząć go nawet tutaj chować już. Magazynować nadmiar węgla. Tego też, bo nie będziemy chcieli za bardzo zbierać, więc co? Możemy zrobić sobie również... Zróbmy sobie też siekierę może żelazną. Myślę, że to jest całkiem niegłupie. Potrzebujemy znowu jeszcze 8, tak? 8 iron barów, dobra. 8. Żeby nie robić za dużo, nie ma sensu przeginać. Bo może będzie nam węgiel do czego innego potrzebny. Iron axe, cyk. I mamy to, ekstra, super, i jest. Wrzucamy zwykłe, mamy już, już mamy żelazne. Nie wiem, czy ta gra rzeczywiście powinna mieć aż tak szybki rozwój. W sensie, no naprawdę to idzie mega szybko, tak? No, mam 38 minut nagrania, jeszcze tam z lekkimi cięciami to dla was powiedzmy pół godziny. Już mam żelazo, tak? No, ale żeby znaleźć moim zdaniem bardziej zaawansowane surowce, no to może faktycznie się przydałby... Faktycznie by się jakiś lepszy przydał już przyrząd w ogóle, no. Red slime, o, no i super. I tego nam było trzeba w sumie. Myślę, że teraz drzewa też zobaczcie, jak szybko lecą, nie? W ogóle bicie slime'ów teraz nawet tak już jest bardziej opłacalne. Zaraz się przejrzymy też, co tam naokoło, ale no, ja tu widzę, że no, naprawdę mocno, mocno przyspieszamy z nawalaniem. No już mamy żelazo, także mega szybko to idzie. Być może w ogóle właśnie z żelazem będziemy robić w ogóle... No, ekonomia musi być bardziej dostosowana, mi się wydaje, w tej grze, bo ledwo żeśmy zaczęli, już mam żelazo i już się kompletnie dla mnie nie opłaca robić cokolwiek chociażby z tych kości. Bo po co mi? Po co mi robić z kości? Nawet jeszcze nie wiem, czy to jest w ogóle odporne, czy nie. Może jakieś bonusy są za sety? Zaraz się przekonamy w sumie, tak? I wydaje mi się, że mogę teraz wziąć całą moją żelatynkę. Bo z tego zrobimy sobie przede wszystkim alchemy table. Cyk. Proszę bardzo. Jest zrobione. I postawimy sobie alchemy table tu. O, już są nowe rzeczy do zrobienia. Red fire pot, o proszę bardzo. Keeps monsters from spawning nearby. O, widzicie, to jest sposób na powstrzymanie spawnerów. Mamy też świeczki, keeps monster from spawning, lantern. Czyli jak rozstawimy wszystko, co związane jest ze światłem, to mamy, zobaczcie, sposoby na odstraszanie ziomków. Mamy też, o, glass bottle. Jak zrobić glass bottle? Bardzo ważne, jakiś piasek może trzeba zdobyć. No właśnie, żeby zdobyć piasek, może potrzebujemy zrobić sobie w takim wypadku łopatę. No, i możemy robić Torch Green, ale no mamy Healing Potion, tak? Czyli Craft 5 mamy nawet. 10 hit points heals you. Bardzo miło. Berries, dlatego zbieram te jagódki. Glass Bottle, no to zakładam, że jakiś piasek nam będzie potrzebny, no bo co innego. Totem Pole możemy sobie nawet zrobić, gdybyśmy chcieli, nie wiem tylko po co, nie widzę jaki jest ten. No mamy Anno Leather, no w ogóle nie ma jak skórę zdobyć, nie? Więc widzicie, nawet mamy jakieś takie drewniane elementy, które mają zwiększyć moją żywotność.
Ale po co je kupować? Znaczy, nie umiem jeszcze, nie wiem skąd wziąć na przykład jeszcze skórę, więc może jakieś stwory są gdzieś, może jakieś zwierzęta, które nam pozwalają zdobyć tę skórę, a może jakiś, jeszcze jakiś crafting station, czy cokolwiek. Dobra, czekajcie, zobaczmy jak możemy, aha, i teraz, gdzie możemy zrobić show all? Okej, okay, a teraz działa, o, to jest ciekawe, teraz działa show all, no właśnie. Żelazny mieczyk byśmy może, iron bar, no właśnie. Co my tu mamy? Byśmy chcieli zrobić? No właśnie, wszystko wymaga, no, mamy, ale nie mamy skóry kompletnie, nie? Więc musimy wykombinować, jak zdobyć skóry, skąd zdobyć skóry, skoro gobliny nie wyrzucają z siebie skór. Może jakieś zwierzyny? Przejść się gdzieś może daleko, zobaczyć jakiś biom może nowy czy coś i znaleźć sposób na to, żeby to odblokować. Potrzebujemy, o proszę bardzo, copper bary 5, a i tutaj jest dziwko. I jednak copper bary będą potrzebne, a ja nie mam po 5, nie mam. No dobra, to idziemy to zdobyć, żeby móc mieć łopatę i zobaczymy, czy to pozwoli nam generować piasek. No, zobaczcie, dobry przeciwnik. Nie wiem, czy tylko w nocy on nie lata, ale widzę, że jest. Zaraz zobaczymy, co wypuszcza z siebie nietoperz. Co wypuszcza z siebie? Pewnie batwingi, no właśnie, batwingi. A batwingi, no nie wiem, no na razie nie wiem, jaki jest, trzeba zobaczyć zawsze jak zdobywamy nowy surowiec, zobaczyć co można z niego stworzyć, ale nie mam pojęcia jeszcze co z batwingów można robić. Może zobaczymy przy okazji, jak już zacząłem się rzucać na te gobliny, czy jagódki coś generują, regenerują trochę zdrowia? 5, okej, okay, czyli... Dobra, jak ona regeneruje 5, potka regeneruje 10, ale tych potek dostaje aż 5, tak? Z jednego rzutu. Więc okej, okay, no tak sobie tutaj zwiedzam, patrzę naokoło i zbieram surowce. Okej, chyba możemy zrobić. Wróciłem już, możemy zrobić trochę jeszcze copper barów. Ile tam było potrzebnych? Nie pamiętam. Zrobimy z 20, będzie na zapas. Cyk. Dobra, i robimy teraz Shovel Knighta. A 5 było potrzebnych. No, trochę przesadziłem, ale nieważne. Mamy łopatę. I teraz zobaczmy, co robi łopata. Znaczy, no zobaczmy, jak ona w praniu. Okej. Okay. Dokopaliśmy się do samej ziemi, zobaczcie. Widzicie, możemy tak robić i dokopujemy się do ziemi wręcz. O, co znalazłem? Mighty Worm, okej. Okay. Coś takiego znalazłem, Mighty Worm, czyli można to trochę jakby ogarnąć. No na pewno będziemy chcieli ogarniać, myślę. W następnym odcinku zrobimy sobie taki odcinek po prostu z budowaniem. Teraz bardziej z odkrywaniem, tak? Znaczy, no fajne jest to, że będzie można chociażby, wiecie, pozbyć się tej pierwszej trawy. O, co tu wyrosło? Grass seeds. Możemy gdzieś zasiać trawę. Ciekawe, nie możemy zbierać trawy no właśnie. Zbierać trawy z miejsc, które... na których już coś stoi. O, to w sumie ciekawe jest coś... A jak na przykład taką trawę potem zasiać? Na razie, wiecie co, no mamy widzę, że robaczki. Ja myślę, że robaczki mogą pomagać na przykład w łowieniu ryb może w przyszłości? Coś w tym stylu. Dobra, okej. Okay. Czy coś jeszcze dzisiaj? No jeszcze zobaczmy, no ten goblin znowu się tu pojawił. No właśnie. Nie wiem skąd skóry. O, kurde. Nie wiem skąd skóry brać, więc nie jestem w stanie w ogóle sobie na razie dorzucić żadnego tego, jak on się nazywa. Dziab. Nie jestem sobie w stanie dorzucić żadnej zbroi. Więc jeszcze ostatnia rzecz, którą zrobię, to po prostu pójdę maksymalnie w lewo. Idąc cały czas, nie zatrzymując, nie schodząc nigdzie na bok, przekopując się przez wszystko, pójdę sobie w lewo i zobaczę, bo tu mogą jakieś przeciwnicy być. O, jeszcze mnie łoją skubańcy. Goblin akurat mnie łoi. Dobra, możemy sobie zjeść coś, ale... na razie tylko widzę gobliny i widzę na razie slimy i nietoperze. Idąc na zachód, dotarłem do jakichś takich dziwnych ruin, a te szkielety w ogóle nie chcą odżyć. Tak, by the way. Też dodałem do jakichś ruin, gdzie są oczywiście kostki. Wygląda trochę jak moje miejsce startowe, zobaczcie, nie? Tak samo oznaczone. Można powiedzieć. W taki sam sposób, też takimi rzeczami, tylko że tutaj jakby... nie ma nikogo, tak? Nie ma nic. A wygląda jak taki respawn point. O! Zobaczcie, jest! Mamy nowy biom. Idąc cały czas w lewo, dotarłem do biomu zimowego.
Także może to też będzie oznaczać nowych przeciwników. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi. Ciężko powiedzieć. Wiecie co? A w ogóle mam taki pomysł, że chyba wiem, jak zrobić skóry. Ale to jak wrócimy do domu. Ice Slime. Jest jakiś mega odporny. Jeszcze żółto z niego wylatuje. Śnieg będziemy mogli zbierać z takich kupek. Nie mam miejsca w ekwipunku. Czyżby? Niesamowite, nie mam miejsca. Czego się pozbędziemy? Co jest takie najmniej przydatne tutaj? Batwing. Proszę bardzo, i mamy snowball. No proszę. U, jaki mamut! Ciekawe, czy można go wykopać jakoś? No dobra, czyli co? Mamy tutaj biom zimowy. I chyba... A co, zaraz pytanie brzmi, co to jest za surowiec? To jest nowy surowiec? Czy... O! Nie mogę go wydobywać. Proszę bardzo. Surowiec nie do wydobycia w tym momencie. Intrygujące. O, to jakieś gorące źródła? Trochę wygląda. Tutaj mamy wodę, no to oczywiście wiadomo, jakby się to skończyło. Okej, no to zobaczcie. Jeszcze uda nam się odnaleźć biom zimowy przy okazji. Tutaj to bardzo podejrzane, że tak jest. Nie wiem, czy to jakieś sekrety, tajemnice są w tej grze. Bo to wyglądało jak jakieś takie sekretne miejsce. O, tu mamy... Czy to może być srebro? No zobaczymy, bo tam... Wiecie co? Tam to może być złota, to może być srebro. Co? Wiecie co? Może zjemy, zjemy to jedzenie? Zobaczmy, ile to da. Haps. Coś dało. I zobaczmy, czy to jest srebro faktycznie? Silver ore! No! No to zawsze jakieś znalezisko. W tym biomie teraz mamy tutaj srebro, znaczy możemy znaleźć w ogóle to srebro i zacząć robić nowe rzeczy. O wiele bardziej zaawansowane rzeczy. Snow Fox. Proszę bardzo. Snow Fox, czyli śnieżny lis. Zobaczmy, co ze śnieżnego lisa wypada. O, jaki odporny jest, zobaczcie. O, ile on musi oberwać teraz. No, ale bardzo dobrze, że jest odporniejszy, bo to w końcu jest inny biom. Nic nie wypadło z niego. Czyli potrzebujemy srebrnego, widzicie, tylko trochę szkoda, że to jest tak dziwnie poukładane, tak? W takie prostokąty się układają te biomy. Tak brzydko, można powiedzieć. Ale to prawdopodobnie jest złoto. Zatem jak uda nam się zrobić srebrne narzędzia, to będziemy mogli wydobywać również złoto, także... No właśnie. Jak to bije? A to jakoś ten slime jakoś w ogóle... Niby... No niby, że są, kurcze, zobaczcie, kurcze, no... Z lepszego biomu to tak kompletnie... Co to wypada? Dwa kamień po prostu. To jakoś tak w ogóle masakrycznie nie biją. Są tak słabe, że nawet się nie opłaca od nich odchodzić za daleko i można je łoić bardzo mocno. Dobrze, czyli co, zbieramy tutaj trochę jeszcze i wracamy. Znaczy, no ja już wrócę sobie, myślę... sobie sam wrócę, może tak to powiem, bo odcinek trzeba kończyć, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Tak wygląda Tinkertown, to jest takie pierwsze spotkanie z Tinkertown. Już następny odcinek, tak jak mówię, zobaczymy, jak się zmieni, będziemy mogli przy okazji zaobserwować, jak twórcy, jaki progres zrobili. O! Snowman! Atakuje mnie bałwan! Zaiste, prawdziwy bałwan wśród bałwanów. Cyk. I z niego wyleciała... Ło, to nie jest śnieżka nawet. Dobra, coś z niego wyleciało. Co ja tutaj... Ten totem mi nie jest potrzebny. Co to jest to? Chyba snowball. Tylko jakimś cudem chyba nie chciał zaciągnąć tego snowballa mi za bardzo. Więc to tyle ode mnie na razie. Trzymajcie się. Wielka piona. I do zobaczyska. Już wkrótce w kolejnym odcinku z Tinkertown. Cześć!